mgłę leśną rozdarła. Stosy ciał strącone do dołu, z napół żywe i zmarli. Nikt straconych nie uczcił, tylko do dołu w miednoje. Deszcz z płaczem się rzucił pod niebem ciężkim jak ołów. Chciałam powiedzieć o jednym z bohaterów, który w dniach od 12 do 22 września 1939 roku brał udział w walkach obronnych Lwowa na odcinku Cytadela, a zajezdnia tramwajowa, gdzie wykazał się wyjątkową odwagą i męstwem. Pośmiertnie został uhonorowany Krzyżem za Dzielność. Tym bohaterem był mój ojciec Stanisław Igratowicz. Tu jest świadectwo szkolne, bo skończył taką... Normalna szkoła fachowa dla szeregowych. Tak, dla szeregowych. I w 1935 roku normalne szkoły w Mostach Wielkich. W Mostach Wielkich przed wojną była szkoła policjantów. Przydzielili go w 1935 roku do policji w województwie lwowskim. Dlatego był we Lwowie. Po kapitulacji Lwowa został aresztowany przez NKWD i został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Obóz jeniecki w Ostaszkowie był najcięższym obozem i tam z 6000 policjantów w obozie bez najbliższych czekał na co? Na śmierć. Z Ostaszkowa byli transportowani koleją do siedziby NKWD w Kalininie, gdzie w piwnicach budynku wykonywano egzekucję poprzez strzał w potylicę. Następnie okręcano głowy płaszczami, zwłoki wynoszono do ciężarówek, którymi wywożono je do lasu nieopodal wsi Miednoje. Więc powiedzmy, po ukończeniu tej szkoły, powiedzmy w Krakowie, wrócił tu do Skawiny i rozpoczął pracę w kancelarii adwokackiej. Potem jak wrócił tutaj do Polski po zniewoli rosyjskiej, był tylko chwilę. I tu poznał swojego kolegę, Małysę Władysława, który mu załatwił pracę właśnie w policji w Białymstoku. I tam wyjechał z żoną do Białegostoku i tam już pracował. I w wydziale śledczym to pełnił służbę. Po wybuchu II wojny światowej dostał polecenie zabezpieczenia dokumentów i wywiezienia ich na wschód. No i pojechał na wschód tam wywieźć te dokumenty. No i wtedy zastała ich napadli, jak Rosjanie napadli w 1939 roku. No to przez zdradę mieszkańca Lidy, bo w Lidzie zostali aresztowani, no to Rosjanie zabrali dokumenty, a ich aresztowanych policjantów, oni byli po cywilnemu, wywieźli do Ostaszkowa. No a z Ostaszkowa jeszcze tam przyszły do rodziny, do żony przyszły dwie kartki, one są w Warszawie, pocztowe. Są w Warszawie, przyszły dwie kartki. No i potem już jest dokument, że 5 maja 1940 roku został zastrzelony, no i pochowany jest w Miednoje.
las, jakich wiele na ziemi, pełen drzew i śpiewu ptaków, ale jednak ten jest inny. Tu inaczej szumią drzewa, inaczej śpiewają ptaki. Gdyby potrafił mówić, opowiedziałby historię, której nie znajdziecie w żadnej książce, której już nikt wam nie opowie. Rosną więc w milczeniu na katyńskiej ziemi, wilgotne od krwi, od wylanych łez, jak żywe pomniki. Zamordowanych, zakopanych, zapomnianych. Powiesz, cóż mogę zrobić? Możesz, jeśli jesteś Polakiem, stań na tej ziemi. Potem wróć i powiedz wszystkim i każdemu z osobna. Nigdy, nigdy nie pozwolę o tym zapomnieć.